sezonu zasadniczego. Przywitanie kapitanek, Karolina Puźniewska po stronie biało-fopa. Wszystko gotowe do tego, by rozpocząć to spotkanie. Spotkanie Sylwii Łaskawskiej i z jednobramkowym prowadzeniem. Goli nie było. Zaczynamy mecz numer 2 pomiędzy Kelsey Soczią. Wjechała do tercji, uderzyła na bramkę Agaty. Koniec, jeśli chodzi o całe rozgrywki, a teraz jest trafienie! Jest trafienie, powtarzają to, co zrobiły wczoraj hokeistki KHV, to chyba Hayley Payne przejechała tam przed Agatą Kosińską-Chorzelską, zbiła krążek i umieściła go obok zaskoczonej polskiej bramkarki. Aby objąć tutaj prowadzenie i Polki na deficycie. Odpowiedź Karoliny Puźniewskiej, jest trafienie, jest krążek w siatce. Co za odpowiedź po indywidualnej akcji. Zaspali tutaj sędziowie, zaspał też zegar. Krążek znajdował się już w bramce, co było dla nas widoczne, ale nie widzieli tego sędziowie. Doskonała odpowiedź, doskonała reakcja. Niespełna 17 sekund tak naprawdę wystarczy. Kontra zespołu KHV, nie ma tutaj spalonego. 2 na 1, wyjechały Austriaczki, chybiła w te... Do niej wraca guma, dziwok backhandem będzie dobitka, łąpieś. Czy krążek znajdzie drogę do siatki? Teraz doskonałe podanie i znowu 2 na 1. Zawodniczki z Austrii, Ropacz przestrzeliła. A teraz przedziera się Charlia Pedersen. Nie zmieściła krążka, dobrze tutaj zasłoniła. Prowadzając do tercji Kamilę Wieczorek. Wieczorek wypada przed bramkę, parkanem interweniuje Arnberger. Dało się Sylwii Łaskawskiej trącić w taki sposób, by zaskoczyć Arnberger. I teraz Charlia Pedersen odbija prawym. Uderzyła Tomczok, cały czas skuteczna. Arnberger teraz mocny strzał. Tomczok, Tomczok, dobrej okazji, Oliwia Tomczok, świetnie, Nicole Arnberger. Dziwok, Magdalena Łąpieś, dobre zagranie do Idy Talandy, ten strzał nie był najlepszy, słupek. Kamila Wieczorek, czy zdąży? Kamila Wieczorek uderza na bramkę, ale ten strzał już też był. Hayley Payne dla zespołu austriackiego, Karolina Puźniewska dla zespołu z Polski i zaczynamy do wych. Dobrze teraz zapowiada się akcja Saliżian Mitropolis, dobrze to rozegrane, Talanda jest! Pod parkanem umieściła krążek po podaniu Wiktorii Dziwok i czysta radość na lodzie w satelicie. Ida Talanda w pierwszej tercji jeszcze zatrzymał ją słupek. Teraz miała odrobinę więcej szczęścia i Silesian Mitropolis Katowice prowadzi 2 do 1. Berger ustawione tam były już w konstelacji 3 na 1 trafienie! 3-1. Karolina Puźniewska chyba trąciła krążek wystrzelony przez Patrycję Sforę. Kapitalne 20 sekund w wykonaniu Silesian Mitropolis. A może to Ewelina Czarnecka? Karolina Puźniewska już powiedzieć, komu ten gol będzie zaliczony. Polki szukają kolejnych trafień. Kamila Wieczorek, poprawka. Czy będzie czwarty gol? Nie, gwizdek sędziego Krałów. No i to się opłaciło na początku drugiej tercji, a teraz Orawska! A jednak nie faulem i jest kontra, Charlia Pedersen, Charlia Pedersen kontra Agata Kosińska-Chorzelska! Austriaczki już w komplecie, mocny strzał, strącenie krążka, to była Orawska! W bandę, Klaudia Schusser oddaje strzał po lodzie, Agata Kosińska-Chorzelska zatrzymała krążek. Akcja polskiego zespołu, Karolina Puźniewska rozgląda się, jak ustawione są partnerki, dobre zagranie! Myli się Sylwia Łaskawska! Jeszcze zdążą Polki na pewno zbudować tę akcję. Kamila Wieczorek świetnie to zrobiła. Strzela backhandem, poprawka, interwencja. Wraca krążek na łopatkę. Kija Payne, Kosińska jeszcze interweniowała. Tuż daje się być w porządku i możemy wznowić to spotkanie przy wyniku 3 do 1. Tomczok, Wieczorek. 4-1. Kapitalne podanie Kamili Wieczorek, Oliwia Tomczok kończy tę akcję. A nie mówiłem, że tutaj bramki padają zawsze w pierwszych fragmentach tercji? 41 minuta i 2 sekunda. Oliwia Tomczok. Obrona kijem Agaty Kosińskiej, teraz będzie groźnie, jeszcze raz Agata Kosińska chorzy. Polki podwyższyły swoje prowadzenie, teraz Magdalena Łąpieś. Próbuje.
Teraz wrzucenie krążka na bramkę, niebezpiecznie zamieszanie i tutaj pokazuje sędzia główny, że było tam zagranie Joanny Strzeleckiej, Charlia Pedersen. Za bramką Agaty Kośnickiej, wyłożenie i nie ma gola. Dziwok. Spokojnie, Arnberger. Karolina Puźniewska w tercji drugiej. No i wynik ustaliła na początku tercji trzeciej Oliwia Tomczok. W turnieju kwalifikacyjnego o Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2022 roku.